Muzeum Historyczne Dukla, niedaleko Krosna. To jest chyba Katiusza. To mi wygląda na czołg T-34. A te eksponaty to chyba jakieś inne, związane z artylerią. Niestety, pomimo że w wojsku byłem kilkadziesiąt lat, nie potrafię powiedzieć dokładnie, jakiego typu te działa są. Jeden ciekawy eksponat muzealny, jakiś czołg na tyłach Muzeum Historycznego w Dukli. Z przodu go w ogóle nie widać. Trzeba pójść w kierunku starej, zniszczonej synagogi. Natomiast na samej górze muzeum takiż to oto bocian. Jeszcze raz widok na czołg. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia, 15 sierpnia 2013 roku, bodajże czwartek. Bocianie gniazdo na dachu, a w zasadzie na kominach Muzeum Historycznego w Dukli. Im bociek się rusza, zagląda. Bocian się rusza, jak to podpowiada żona, zagląda. O, idzie spać chyba, położył się. A może tam ma jest, małe boczki. Jest gdzieś. Ciepły, słoneczny dzień, 15 sierpnia 2013 roku, święto, czwartek. Ale może ma małe boczki. Ale patrz, jaki słodki. Jak coś więcej wiesz o duklowskich bocianach, koniecznie skomentuj ten filmik. Jak zagląda.